Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Dane są dwa zbiory. Zbiór A składający się z elementów 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 i zbiór B składający się z elementów od 10 do 16. Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Obierz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3. Obliczone prawdopodobieństwo zapisz w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego. Moi drodzy, takie zadanie robimy najbezpieczniej tabelką. Może tabelka jest trochę żmudnie, ale jest to według mnie najbezpieczniejsza metoda, żeby się nie pomylić. Czyli mamy, zobaczmy, dwa jakby etapy, dwa losowania. Powiedzmy tutaj w pierwszym etapie będziemy losowali ze zbioru A, czyli mamy do wyboru 100, 200, 300, 400, 500, 600 i 700. A w drugim losowaniu losujemy ze zbioru B. Mamy do wyboru elementy 10, 11, 12, 13, 14, 15, aż do 16. Naszym zadaniem jest obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3. To po kolei musimy tutaj każdą kratkę sprawdzić. Teraz swoją drogą, zanim pójdziemy dalej. Ile jest elementów? Ile jest elementów, czyli ile stanowi omega? W pierwszym losowaniu mam do wyboru 1 z 7 elementów, czyli 7 elementów. W drugim losowaniu mam od 10 do 16, też jest 7 elementów do wyboru. 7 razy 7 to 49, to jest nasza omega, moc omegi, czyli liczba zdarzeń, wszystkich możliwych zdarzeń. A teraz szukamy zdarzeń, które sprzyjają naszemu prawdopodobieństwu. No i teraz, czyli takich, których suma jest podzielna przez 3. 100 plus 10, 110. Czy 110 dzieli się przez 3? No nie dzieli się, gdyż suma cyfr nie jest podzielna przez 3. 111 dzieli się, 112 nie, 113 nie, 114 dzieli się, 115 nie, 116 też nie. Później 210, tak, dzieli się przez 3, gdyż suma cyfr jest podzielna przez 3. Czyli 210 tak, 211 nie, 12 nie, ale 13 tak, 14 nie, 15 nie, ale 16 tak. 216 dzieli się, czyli co trzecia średnio. 310 się nie dzieli, ale za to 312 się podzieli, gdyż zobaczmy, suma cyfr 312 jest podzielna przez 3, czyli 312, później 315, więcej w tej kolumnie nie ma. 410 nie, ale 411 tak i 414 tak. 500, 510 dzieli się, prawda, bo 5 plus 1, 6 jest podzielne przez 3. Później będzie 513 i 516. 610 się nie dzieli, 611 też nie, ale 612 tak i 615 i 700. 710 nie, ale 711 tak i 714 też tak. Zobaczmy, ile mamy zdarzeń sprzyjających. Czyli tam, gdzie jest ten taki ptaszek zaznaczony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Mamy 16 zdarzeń sprzyjających, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 16/49. I tutaj już przez nic nie jesteśmy w stanie skrócić, to jest już ułamek zwykły, nieskracalny. To jest odpowiedź.